Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie 25 maja o 19 na ciąg dalszy wykładu. Teraz przechodzimy tradycyjnie do pytań do pana docenta, do wykładowcy. Pierwsze pytanie dzisiejszego wieczora zadał pan Tomasz. Czy utrzymywanie niskiej świadomości społecznej, aby łatwiej nim kierować, nie stanowi wspólnego mianownika wszystkich rządów po 1989 roku? Oczywiście, że tak. To jest wspólny mianownik dla wszystkich rządów w systemie bizantyjskim. Cytowałem państwu wypowiedzi cara Mikołaja, jego ministra oświaty i tak dalej, żeby rozwiać, powiedzmy, złudzenia, że to się z komuny bierze. Nie. To jest po prostu bizantyjsko-turański system, no, który do nas przychodzi z zachodu, a także i ze wschodu oczywiście. O, także tu absolutnie ma pan rację. Pytanie od pana Bartłomieja. Jakie ma pan pomysły na wykorzystanie taniej i powszechnie dostępnej dużej mocy obliczeniowej komputerów? Czy komputery znajdują zastosowanie w socjocybernetyce? W socjocybernetyce oczywiście ma zastosowanie i bez komputerów ja bym nie zrobił już nawet tych pierwszych prognoz demograficznych z lat 70. Tam nie robiono na komputera w Komisji Planowania Rady Ministrów. Ale proszę państwa, potężna część biurokracji się od początku broniła przed komputerami, bo bali się, że komputery ich pozbawią pracy. To jest trochę tak, jak był swego czasu ruch niszczycieli maszyn wśród robotników, takich niegramotnych, nazwijmy to. Wśród biurokratów jest coś zupełnie podobnego. Proszę sobie wyobrazić, że jak w latach 70. walczyliśmy o to, żeby komputery były w każdej instytucji, przynajmniej państwowej, to wiedzą państwo, co robiono. Kupowano. Komputer stał na biurku prezesa, ale był nieużywany w ogóle. Tylko jak przyjeżdżała kontrola, proszę bardzo, mamy komputer. W tej chwili podejrzewam, bo nie robiłem badań, więc tylko podejrzenie na podstawie wiadomości medialnych jest takie, że biurokraci, większość biurokratów nie umie się skutecznie posługiwać komputerami i boi się ich. To samo dotyczy cybernetyki. Oni się boją wprowadzenia metod cybernetycznych. Przecież jak żeśmy próbowali w 90 roku szkolić wybrane kadry policji już za siły spokoju, to nie była już komuna żadna tak zwana. Próbowaliśmy szkolić elitę policyjną, natychmiast posypały się donosy polityczne, żeby była jasność. Obsmarowali policjanci. Po prostu, jakby to powiedzieć, policyjni obskuranci, o, nazwijmy to, obsmarowali człowieka, który to pilotował w ministerstwie, pana doktora Adama Hempla, i spowodowali blokadę na ćwierć wieku, proszę państwa, wykorzystania metod cybernetyki. No i tak to jest. Pytanie od Saby, naszej stałej seminarzystki, podobnie jak pan Tomasz, którego pytań dzisiaj również wiele widzę. Czy można zaprzeczyć, że za obydwoma kandydatami stoją te same siły, które twardo trzymają się z żelaznej zasady okrągłostołowej? My nie ruszamy waszych, a wy nie ruszacie naszych. Ja nie wiem, co to znaczy nasi, wasi. Dla mnie to wszystko jest gra biurokracji ze społeczeństwem. I ci kandydaci mają za sobą poparcie biurokracji, a zwłaszcza tych pionów, o których będę mówił
na następny, bo biurokratom się bardzo dobrze żyje w tym systemie. To po co oni mają zmieniać? Trzeba zrozumieć biurokratyczną duszę. Biurokrata też człowiek i ma swoje interesy. A w tej chwili nie ma żadnego odpowiednika nieboszczki PZPR, która by wymuszała obronę interesów całości. Nie ma. Proszę mi wskazać, jeśli się mylę. Panie docencie, czy to nie jest tak, że problemy z analizą wprowadzenia właściwego systemu sterowania po przejściu w Polsce po transformacji systemowej, podobnie jak w innych tego typu systemach, czyli systemu centralnego sterowania gospodarką do gospodarki rynkowej i pluralizmu politycznego, wynika stąd, że nikt nie opracował teorii ekonomicznej, która mogłaby w jakiś sposób tłumaczyć przejście z jednego drugiego systemu. Nieprawda, w mojej cybernetyce społecznej, a zwłaszcza w drugim wydaniu z 1981 roku, te sprawy są bardzo precyzyjnie opracowane, łącznie z zaleceniami, co należy robić. Oczywiście tych zaleceń się nie stosuje. Druga sprawa, u nas nie ma żadnej gospodarki rynkowej. To jest stereotyp propagandowy, którego nie należy powtarzać, bo jest dezinformacją. My mamy gospodarkę centralnie sterowaną przez Unię Europejską, a nie żadną gospodarkę rynkową. No nie powtarzajmy za propagandą tekstów, które są przeznaczone do dezinformowania ludzi, bo wtedy bierzemy udział w tej dezinformacji. No proszę pana, jak nawet promień krzywizny ogórka jest określany, to gdzie tu jest wolnorynkowa gospodarka? To tylko ludziom się wmawia. Tak, tak, mamy wolny rynek, wolny rynek, wolny rynek. I ludzie, wdrukowuje się im w podświadomość, że on jest. A to nieprawda, to tylko jest brutalne prawo Goebbelsa. Goebbels powiedział, że kłamstwo powtarzane dostatecznie długo staje się dla ludzi dogmatem. Ja widzę, że dla pana to się stało dogmatem. Ale niech pan nie ulega socjotechnice goebbelsowskiej. Bo po to ja te sprawy zdemaskowałem, opisałem i opublikowałem, żebyśmy nie ulegali temu. Jedno zdanie mogę dodać. Panie docencie, ja się z panem zgadzam. Od 2004 roku, jak jesteśmy poddani systemowi unijnemu, ale przedtem było około 14 lat no, tak zwanej wolności rynkowej. A przedtem było przystosowywanie się do gospodarki unijnej. I w ramach tego procesu przystosowawczego, a mam to udokumentowane w biuletynach informacyjnych Partii X, gdzie punktowałem te wszystkie rzeczy, służę. Biuletyny były upowszechniane, tylko była pełna cenzura w mediach na nie. To proszę państwa, wtedy już było przystosowanie do Unii. To się zaczęło w roku 91 chyba, albo drugim, już dokładnie nie powiem. Ale od momentu, kiedy staliśmy się krajem tak zwanym stowarzyszonym. I już nam zaczęto narzucać cały pakiet antyrynkowych regulacji. A biurokracja była uradowana. No proszę państwa, ile miejsc pracy dla biurokratów powstało. To jest zresztą poważny problem, proszę państwa, dlatego że bardzo wielu ludzi marzy o stanowisku nieśmieciowym w biurokracji. A po co nam tyle biurokracji? No tylko co z tymi ludźmi zrobić? To jest problem, który wasze pokolenie musi rozwiązać. Wymyślcie nad tym. Ja tu nie będę publicznie za darmo ekspertyz robił w tej sprawie, chociaż mamy już w czasach Partii X, żeśmy sprawę opracowali od strony koncepcyjnej, tylko jest faktem, żeśmy tego nie publikowali, bośmy się przekonali, że wszystkie nasze dobre rozwiązania były małpowane i wykonywane źle. No to przestaliśmy publikować pewne rozwiązania. Tutaj Saba dodaje na forum, że mamy taki wolny rynek, że nie mogę legalnie kupić litra mleka od rolnika. I kolejne pytanie od pana Tomasza. Eksperyment Kaluna, populacja myszy żyjąca w dostatku bez wyzwań
degeneruje się i wymiera. Jak informacyjnie przełamać takie programowanie społeczeństw Unii Europejskiej? Proszę pana, tutaj jest programowanie przez tak zwaną cywilizację śmierci. Myśmy zapomnieli już o tym, ale święty Jan Paweł II bardzo dużo mówi o cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. I my mamy w planie tutaj wykład pana doktora Michnowskiego, który ma masę nowych materiałów dotyczących wprowadzania w życie cywilizacji śmierci. I to jawnego wprowadzania pod hasłami eugeniki. Eugenika przyszła ze Stanów Zjednoczonych, przyjęła się w III Rzeszy Hitlerowskiej, a teraz wraca znowu do korzeni amerykańskich. Więc proszę państwa, na ten temat będziemy mówić obszernie. Ideologia liberalno-wolnomularska propaguje to, co święty Jan Paweł II nazwał cywilizacją śmierci. Ale co to jest? To się państwo dowiedzą od doktora Michnowskiego, który siedzi w tej tematyce i jest wykładowcą w Akademii, znaczy w Uniwersytecie już w tej chwili imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Także mamy to tu w planie dla państwa. Przeglądając TWX blog, znalazłem zdjęcia 250 i 1000 rubli, na których widnieje swastyka. Proszę przybliżyć nam okoliczności pojawienia się tego znaku na banknotach. To pytanie od pana Mariusza. No bardzo prosto, proszę państwa. Zarówno bolszewików, jak później, nieco później, hitlerowców powołał do życia, no kto? Niemiecki sztab generalny, nie hitlerowski jeszcze, nie jeszcze wtedy. Nie było jeszcze III Rzeszy. Po prostu generał Ludendorff, wielki kwatermistrz armii niemieckiej, cesarskiej, a kwatermistrzowi podlegał wywiad, powołał do życia, można wręcz powiedzieć, bolszewików. Na ten temat odsyłam państwa do mojej książki Totalna wojna informacyjna XX wieku, a druga RP. Tam macie korespondencję nawet dyplomatyczną niemiecką z Szwajcarii dotyczącą pomocy Leninowi i jego sztabowi. No i oczywiście dla swojej agentury daje się pieczątkę na pieniądzach, bo to jest najłatwiej dostępne. Pieczątką lóż masońskich staropruskich był Hakenkreuz. Jako znak, no powiedzmy, rozpoznawczy. Oni nawiązywali do wierzeń indyjskich i to był znak rozpoznawczy. Chodziło o to, żeby agentura niemiecka wiedziała, że to są swoi. I tam na tych banknotach nie macie żadnego ani sierpowego młota, ani czerwonego sztandaru, ani gwiazdy pięcio czy ilość ramiennej. Jest tylko Hakenkreuz, czyli swastyka. A później generał Ludendorff również erygował powstanie ruchu hitlerowskiego i też użyczył znaku rozpoznawczego. Więc jest to sprawa mająca swoje korzenie w Indiach, starożytnych Indiach, później w niemieckim sztabie generalnym, w kwatermistrzostwie, któremu wywiad podlega, a personalnie chodzi tu o generała Ludendorffa, głównego kwatermistrza. I stąd się to tam wzięło. A ludzie o tym nie wiedzą w ogóle. Pułki polskie przedwojenne też miały znak Hakenkreuz.
No chyba jeden, nie wiem czy więcej takich pułków było, ale on miał, po prostu to był pułk podhalański, który nawiązywał do starych góralskich tutaj zwyczaje, ale ile mi wiadomo, to Ludendorff nic tu nie miał żadnego udziału. Czy ja mógłbym sprostować? Z tą swastyką to jest tak, że swastyka niemiecka była odwróconą swastyką w drugą stronę, bo ten znak hinduski to był, oznaczał szczęście jest i stąd nie należy obu swastyk identyfikować. Jedna się kręci w jedną stronę, druga w drugą. Proszę pana, chodzi mi o to, że po pierwsze ludzie tego nie rozróżniają w ogóle, a niech pan sprawdzi swastykę na pierwszych pieniądzach bolszewickich. Natomiast jeśli chodzi o swastykę tą, którą używali hitlerowcy, to oczywiście była prawoskrętna, a nie lewoskrętna, bo hitlerowcy się uważali za prawicę. Zresztą niektórzy ich nadal uważają za prawicę, za skrajną prawicę. Jaki system monetarny jest cybernetycznie najlepszy? Czy oparty o złoto? Czy słyszał pan o kryptowalutach, na przykład bitcoinie? Jeżeli tak, to co pan sądzi o użyciu kryptowalut jako metody na uniezależnienie się od sterowania banksterów? To pytania od pana Bartłomieja. No zacznę od końca. To jest jakaś metoda. Czy ona wypali, to zobaczymy, ale jest to jakaś próba uniezależnienia się od banksterów i banksterzy tej próby bardzo nie lubią. To jest pierwsza sprawa. Natomiast jedyną, jak dotychczas znaną metodą uniezależnienia się od inflacji, bo tu chodzi o uniezależnienie się od inflacji, był pieniądz kruszcowy oparty na złocie, srebrze. I proszę państwa, niektórzy ekonomiści starej daty twierdzą, że jak długo się nie wróci do oparcia walut na złocie, czy tam innych kruszcach, może być platyna, czy srebro, to inflacja w każdej chwili może wyskoczyć. A ja oczywiście uważam, że pieniądz jest to informacja. Jestem zwolennikiem cybernetycznej teorii pieniądza, ale to jest osobna sprawa. Czy zgodzi się pan z tezą, że systemy polityczne funkcjonują w danym społeczeństwie na drodze doboru naturalnego, a tym samym nie powinno się ich eksportować, na przykład domagać się na siłę jowów? To pytanie od seminarzysty o pseudonimie 100 z 1000. Tak, zgadzam się, proszę pana. I na ten temat jest cały obszerny wywód w mojej najnowszej książce wydanej przez Harfor, Naukowe podstawy nacjokratyzmu. Właśnie podstawą nacjokratyzmu jest przeciwstawianie się, narzucanie innym krajom, innym narodom systemów sterowania, które się sprawdziły w innych warunkach, a nie muszą pasować do warunków, w których się nie sprawdziły po prostu. I tutaj nawet wprowadziłem terminologię. Możemy mówić o systemach autonomicznych, o rozbudowie niepowstrzymywanej, czyli systemach autonomicznych nieswobodnych. Stany Zjednoczone mają taki system. Niemcy mają taki system, chyba Rosja też. I systemy autonomiczne swobodne, czyli o rozbudowie powstrzymywanej. A to Chiny właśnie taką rozbudowę powstrzymywaną mają, chyba Japonia też. I proszę państwa, te o powstrzymywanej rozbudowie, które ja nazywam swobodnymi, bo gromadzą większą energię swobodną, mają większą swobodę działania i dłużej egzystują.
Next one, please. Na jednym z wykładów stwierdził pan, że informacja jest miarą zorganizowania systemu. A w związku z tym próby ograniczenia procesów przetwarzania informacji są szkodliwe dla systemu. Jak zatem można w skali społeczeństwa derejestrować niekorzystne normy społeczne i zastępować je normami korzystnymi z punktu widzenia długoterminowego interesu procesu? Pytanie zadaje Rejewan. Proszę pana, ujawniać prawdę, to co my robimy. Ja bynajmniej nie jestem zwolennikiem cenzury. Tu właśnie pytanie dodatkowe jeszcze od Rejewana. Jeżeli ktoś chce rozpowszechniać kłamstwa, to remedium na to nie jest cenzura, tylko dopuszczenie prawdy. A u nas jest tak, że na prawdziwe informacje o wartości społeczno-sterowniczej jest cenzura. No, widzę na przykład, że można sprawdzić, że te media głównego ścieku, jak to nazywają nasi koledzy z Poznania, stosują twardą cenzurę na Narodową Akademię Informacyjną. Dodatkowe pytanie od seminarzysty. Czy nie wolno blokować na przykład szkodliwej propagandy? Jakiej szkodliwej? Dla kogo? To w związku z tymi wcześniejszymi pytaniami. Ale chodzi o zasadę, rozumiem. Czy zasadę. Powiem? Zasada zależy od cywilizacji przede wszystkim. Cywilizacji turańskiej czy bizantyjskiej stosuje się blokady. No, mówiłem o tym. W cywilizacji łacińskiej, zwłaszcza w kulturze polskiej, tak jak ja ją widzę, te blokady są niepotrzebne, dlatego że dezinformacje wyparują, a używając frazy z hymnu Ukrainy, zginą nasze worożeńki jak rosa na słońcu, zapanuje mi my bracia o naszej storonci. Czyli te kłamstwa, jeżeli się tylko dopuści ich demaskowanie, zginą jak rosa na słońcu, wyparują, ich nie będzie. Nie potrzeba cenzury. Ja się nie boję cenzury. Znaczy, ja nie potrzebuję cenzury. No, aby tylko, proszę państwa, były na równych prawach dopuszczane w dużym obiegu informacje i dezinformacje, to informacje się obronią same. A jak sprawdzać, to my podpowiemy nawet. Dlaczego dygnitarze Unii Europejskiej uważają, że demokracja jest lekarstwem na wszystko, niezależnie od cywilizacji danego kraju czy społeczności? Pytanie od 100 z tysiąca. Bo tak im wmówiono. Oni mają zaprogramowaną już podświadomość na kilka stereotypów. Jednym z tych stereotypów jest właśnie to, co zostało zacytowane. To nie są ludzie o swobodnym umyśle. To są ludzie, tam się dopuszcza tylko ludzi w odpowiedni sposób już oprogramowanych. Jeżeli ktoś nie jest odpowiednio oprogramowany, to pamiętacie takiego, co zadeklarował publicznie swoje wierzenia katolickie i co? I nie został niczym w Unii. Gdzie można